polkowiccy policjanci obserwowali mężczyznę podejrzanego o posiadanie środków odurzających. Dzięki zebranym informacjom funkcjonariusze mieli poważne argumenty, aby zatrzymać i skontrolować podejrzanego. Przy 38-latku w jego samochodzie oraz podczas późniejszej czynności przeszukania mieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli łącznie 1170 porcji handlowych metamfetaminy. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. 700 porcji narkotyków znaleziono przy mężczyźnie oraz w jego samochodzie. Pozostałą część funkcjonariusze zabezpieczyli w mieszkaniu podejrzanego. Decyzją sądu 38-latek został aresztowany na 3 miesiące. To nie było jego pierwsze przewinienie. Mężczyzna był doskonale znanym policjantom. W przeszłości miał związek z przestępczością narkotykową. Jest to mieszkaniec spoza granic naszego powiatu. Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.